z niecierpliwością czekałam, żeby Was zabrać do salonu Vintage Park, bo jest to, no tak powiem Wam troszkę w sekrecie, jedno z moich ulubionych pomieszczeń w tym mieszkaniu. I tak jak w poprzednim odcinku mówiłam Wam o tym, że uwielbiam stare futryny, to oczywiście też wszystkie zabytkowe elementy, ja je kocham i jeżeli tylko można je zostawić, to je zostawiam. No i chciałam Wam opowiedzieć o takim jednym tajemniczym miejscu. Jest to przejście, no nie do końca przejście, kiedyś to było przejście do mieszkania obok, ponieważ to mieszkanie i mieszkanie obok stanowiło całość. No, to było kilkadziesiąt lat temu, w tej chwili mamy pozostawione tylko drzwi. No i oczywiście, słuchajcie, no co, no można było je zamurować, zlikwidować, wyrzucić, porzucić, no ale czy naprawdę można było? No nie można, no serce by mi pękło. W związku z tym mamy odnowioną futrynę, przemalowane i wstawiony mebel, który jest z półkami. No i co, mamy cudowny kredens. Cudowny do tego, żeby serwować tutaj, wyjmować naczynia, siedząc sobie przy obiedzie z bliskimi. Polecam, jeżeli tylko zostają Wam takie miejsca do zagospodarowania, nie niszczcie ich, naprawdę warto zostawić. Zaległam w moim ulubionym salonie, na mojej białej, ulubionej sofie i chciałam z Wami troszkę porozmawiać o tym, jak w Polsce traktuje się ściany telewizyjne. Mam takie swoje przemyślenia w tej kwestii. Wydaje mi się, że troszkę traktujemy je po macoszemu. To znaczy, jakoś tak to się dzieje, że urządzamy całe mieszkanie, a potem nagle zostaje nam ściana telewizyjna, wieszamy telewizor i albo fundujemy sobie ściankę RTV, która się tak bardzo seksownie nazywa, albo stawiamy pod telewizorem jeszcze jakiś tam mebel i ta ściana to jest taka ściana płaczu, prawdę mówiąc. I nie mówię, że rozwiązanie, które tutaj w tym salonie zastosowałam, jest idealne dla każdego, ale chciałabym Wam o nim opowiedzieć, żeby Was zainspirować, żeby Wam pokazać, że ściana telewizyjna nie musi być tylko i wyłącznie miejscem, gdzie wisi telewizor. Można powalczyć o coś więcej. I akurat w przypadku tego salonu, ponieważ on jest bardzo długi, pomyślałam sobie, że troszkę tak optycznie go podzielę, więc najpierw mamy zabudowę z szafami, a potem ścianę właśnie telewizyjną z biokominkiem, a po dwóch stronach są półki, na których możecie eksponować swoje ulubione skarby albo książki. No i teraz się pytacie mnie, no ale gdzie tutaj jest telewizor? My w naszych mieszkaniach nie wieszamy telewizora od razu, ale przygotowujemy wszystkie wyprowadzenia. W związku z tym mamy tunel ukryty w zabudowie z karton gipsu, a gniazdka znajdują się pod lustrem. Także zapraszam Was do tego, żeby zaopiekować się tymi ścianami telewizyjnymi, bo one naprawdę po prostu potrzebują takiego czułego dotyku, żeby się troszkę nimi zająć. Ponieważ jestem taka malutka, a to pomieszczenie jest takie duże, to postanowiłam wejść na stół z litego drewna, który, uwierzcie mi, mógłby utrzymać pewnie i słonia z Afryki. Ale weszłam tutaj, żeby Wam pokazać przepiękne rozety i sztukaterie, które są oryginalne i które tylko odnowiliśmy. I wydaje mi się, że to jest kolejny element, który powoduje, że ten salon i to wnętrze jest tak klasyczne, tak ponadczasowe i tak niezwykłe. I tutaj też bardzo długo się zastanawialiśmy, jakie oświetlenie powinno się znaleźć, dlatego że przy tak klasycznym wnętrzu no, wypadałoby, żeby się może i klasyczna lampa pojawiła, ale my to trochę przełamaliśmy. I pojawiło się nowoczesne oświetlenie, tak zwany pająk, który cudownie doświetla cały salon, ponieważ ma wiele źródeł światła. I czyż nie jest pięknie?
Słuchajcie, chciałam Wam powiedzieć o tym, że czasami, bez względu na to, czy macie wnętrze budżetowe, czy niebudżetowe, to czasami warto zainwestować w jakiś element, który po prostu zrobi robotę. I w tym przypadku drzwi francuskie ze szprosami są w tym salonie taką moją odrobinką szaleństwa, ponieważ były naprawdę drogie, były zrobione na wymiar przez rzemieślnika, który przyjechał z drugiego końca Polski, ale faktycznie mieliśmy tutaj jeden otwór drzwiowy ze starymi, brzydkimi drzwiami. Musieliśmy stworzyć dwa, w związku z tym zamarzyły mi się właśnie takie drzwi i one, no, tworzą taki niesamowity klimat, że nie wyobrażam sobie w ogóle tego salonu bez nich. Także warto, czasami naprawdę warto dołożyć troszkę, żeby osiągnąć to coś.